Chyba sobie... Tu masz... Tak. Chyba sobie jaja. Tu masz łatwo pozapierdzielać, bo sobie przyciskasz tylko nogę. A to będziesz siłą mięśni mnie powozić. Ja p***dolę. Zobaczymy, jak z tej strony to wygląda, jak jest wolniej. Chodź. To się dzieje naprawdę. Serio? Serio. Jak się tym jeździ? No właśnie, nie? Czy w nogach Kacper jest tak mocny jak w gębie? Co, jedziemy? No jedziemy. Kacper Anecie nie odmawia. Teraz napierniczałeś na rowerzystów, teraz zobaczymy, czy na kierowcę będziesz napierniczał. Ale jak. O, jak fajnie! Słuchaj, ja lubię spontaniczne, romantyczne randki, ale to jest trochę przegięcie. Prawda, ale takiej nie miałeś, powiedz. Nikt ci nie zafundował takiej, nie. Widzisz? No i o to chodzi. Kacper szybko się rozkręca. Wow! Kacper! Ja tu nie mogę hamować, halo! Ja tu nie mam kontroli w ogóle, błagam cię. Widzisz, Kacperku, jaki tutaj jest znak? Patrz, jak teraz znaki lepiej widzisz, bo wolniej jedziesz, nie? To jaki był? Gdzie jedziemy? W lewo. Ja ci kierunkowskaz włączę. Ja mogę puścić tą kierownicę? Fajnie. Zajebisz? Fajer, naprawdę. Mnie jest super. A nie wiem, za co ty mi to wszystko robisz. Dbam o to, żebyś to z każdej strony poznał, jak to wygląda na drodze. Żebyś się nie denerwował na tych rowerzystów, którzy na przykład niektórzy zarabiają tak. Zapraszam, 5 zł. W towarzystwie tej pani 10. Patrz, jak ludzie się uśmiechają, widzisz, kierowcy inni. Patrz, jak traktują nas tutaj z szacuneczkiem. Mnie się bardzo podobało. Kacprowi chyba trochę mniej, ale przydadzą mu się ostatnie szlify przed egzaminem. Lubisz już trochę bardziej rowerzystów? Mają ciężko, widzisz. Ale zobacz, czy wyrozumiali byli dla nas kierowcy. Kacper na pewno to docenia, jednak tymczasem z ulgą zmieni napęd.